Siemanko, siemanko, witamy serdecznie na kanale ReProgress. Dzisiejszy materiał będzie odnośnie Anapolonu. Na samym początku pragnę podkreślić, że nie jestem lekarzem. Wszystkie wskazówki, które Wam tutaj powiem, są na bazie moich doświadczeń, więc nikogo nie zachęcam ani nie zachęcamy do stosowania środków dopingujących. A dlaczego Anapolonu? Dlaczego postanowiłem nagrać właśnie ten materiał? W sumie jest to pierwszy materiał z mojej inicjatywy sprecyzowany głównie dla omówienia jakiegoś środka, z racji tego, że po prostu został on przeze mnie, można powiedzieć, przetestowany. Wiele sprzecznych, których znalazłem także w internecie, znalazłem, obejrzałem też wcześniej i dawniej już oglądałem materiały na temat właśnie tego środka, więc jest tutaj kilka takich rzeczy sprzecznych według mnie z przyjmowaniem tego środka, jak i z dawkowaniem. Więc w okresie budowania masy mięśniowej postanowiłem właśnie wejść na ten oto środek i powiem Wam tutaj kilka takich spostrzeżeń, które ja na sobie zauważyłem, jak to u mnie wyglądało, jak wyglądał właśnie ten cykl na Anapolonie. Oczywiście nie leciał sam Anapolon, w tle leciał oczywiście testosteron. Do każdej pochodnej DHT oczywiście takim, jakim jest Anapolon, musi gdzieś tam w tle lecieć także testosteron. Dodatkowo jeszcze leciał Nandrolon, NPP w nie za dużej dawce, ale do rzeczy. Dzisiaj głównie w tym materiale skupimy się na dawkowaniu oraz długości przyjmowania tego cyklu. Z racji tego, tak jak powiedziałem wcześniej, jest tutaj kilka sprzecznych, które kłóci się z moją opinią po przetestowaniu tego środka. Kiedyś tam w przeszłości zdarzyło mi się stosować Anapolon, ale nie jestem pewien, czy do końca nie był on fejkiem. Tak wnioskuję teraz, że jest to bardzo możliwe. Ale to było bardzo, bardzo dawno temu i był to także środek oralny. W tym momencie wybrałem środek iniekcyjny. Na pewno był sprawdzony, na pewno był pewny, na 100% był to Anapolon zrobiony na glikolu. Kto wie, kto zna tą substancję, wie, czym to dosłownie pachnie, bo po prostu smród tego środka jest nie do zniesienia. Jeszcze dodatkowo gdzieś tam przy końcówce, gdzie miałem końcówkę jednej ampułki, rozbiła mi się ona na kuchence. Uwierzcie mi, wywietrzenie tego graniczyło z cudem. Myłem to kilkanaście razy, wietrzyłem mieszkanie chyba 3 dni, zanim ten zapach ustał, także naprawdę bardzo specyficzny. Z tego co wiem, jest on także już produkowany na innym oleju, nie wiem do końca, czy jest on na oleju, ale na innej substancji, która nie ma takiego zapachu, więc jeśli gdzieś tam kiedyś byście się spotkali z nieśmierdzącym Anapolonem, to nie znaczy, że jest to fake, bo może być to także oryginał. Ale co do kwestii właśnie tutaj przede wszystkim dawkowania i długości cyklu. Większość zalecanych cyklów jest maksymalnie gdzieś w granicach 6 tygodni, dawka początkowa 50, później zwiększona na 75. Niektórzy mówią, żeby nie zwiększać, niektórzy mówią, żeby zwiększyć na 100, niektórzy nawet mówią, żeby brać 150. Słuchajcie, dla mnie po przetestowaniu tego środka to są dawki kosmiczne. Słuchajcie, jak to u mnie wyglądało. Ja wchodzę na Anapolon, po redukcji tkanki tłuszczowej zacząłem od 25 mg pre-workout. Był on tylko stosowany w dni treningowe, w nietreningowe, nie używałem go w ogóle. I wiecie, co Wam muszę powiedzieć? Że jest to chyba jeden z moich ulubionych środków, jak do tej pory w okresie budowania masy mięśniowej. Jak wiadomo, polepsza on syntezę azotową, co naprawdę daje nam kosmiczną, ale to kosmiczną pompę, po prostu nabicie na każdym treningu, nabicie w ciągu całego dnia było po prostu tak duże,
że nigdy w życiu z czymś takim się jeszcze nie spotkałem, żeby chodzić tak pękatym, tak wypełnionym. Więc naprawdę pod tym kątem mega, mega działanie. Jeśli ktoś naprawdę lubi zajebistą pompę na treningu, to Anapolon jak najbardziej się tutaj sprawdzi, ale tak jak mówię, zaczynając z dobrą wrażliwością insulinową po redukcji tkanki tłuszczowej, długo, długo tej dawki nie podnosiłem. Ciągła się ona bodajże przez 4 tygodnie. Później zwiększyłem, ale nie zwiększałem od razu na 50, tylko zwiększałem sobie na 35, no wiadomo, że tak mniej więcej, może 40 i później dopiero po 6 tygodniach doszedłem do dawki, przepraszam, po 6 bodajże lub 7 tygodniach doszedłem do dawki 50 mg i wtedy gdzieś tam zaczynałem odczuwać te opisane wszędzie skutki uboczne, czyli apetyt, gdzieś zaczął apetyt mi siadać. Przejechałem się na badania także, aby sprawdzić profilaktykę, sprawdziłem lipidogram, sprawdziłem próby wątrobowe. No i co muszę tutaj powiedzieć? No, nie były one złe, oczywiście profilaktycznie także, jeśli chodzi o osłonę naszej wątroby, leciał Porourson w dawce 750 mg, do tego LIF 52, oczywiście NAC. Jeśli mówimy tu tutaj na Anapolonie, to jakiś tam LIF 52 oraz NAC to będzie, można powiedzieć, jak płachta na byka, nie będzie żadnego działania, które zatrzyma te negatywne skutki uboczne, głównie jeśli mówimy właśnie o wątrobie. Ale Prourson zrobił już tutaj robotę i faktycznie nie było zbyt dużych odchyłów. Naprawdę ALAT i ASPAT był gdzieś w granicach 80, więc myślę, że przy dawce 50 mg oraz tych ilości jedzenia, które zostały jedzone, to naprawdę było całkiem spoko, więc jak najbardziej postanowiłem stosować go dłużej. A dlaczego? Ogólnie wchodzę na sam Anapolon, nie myślałem o tym, by go stosować przez okres 4 czy 6 tygodni, bo dla mnie stosowanie jakiegokolwiek środka, dlatego tutaj także mówię właśnie o wersji oralnej, która jednak bardziej ma tam negatywny wpływ na żołądek oraz układ trawienny, oczywiście wersja iniekcyjna na układ trawienny oraz wątrobę także ma negatywny wpływ, jednak no jest to, można powiedzieć, że w mniejszym stopniu. Więc dlatego też wybrałem wersję iniekcyjną, więc środki oralne dla mnie są w okresie budowania masy totalnym nonsensem, z racji tego, że po prostu okres 4, 6 czy nawet tych 8 tygodni jest po prostu zbyt krótki, żeby cokolwiek dobudować masy mięśniowej. Mięśnie muszą mieć czas na rośnięcie, a to, że podbijemy dawki lub wrzucimy dodatkowo jakiś jeszcze jeden środek, tego procesu w zastraszającym tempie nie przyspieszy. Można powiedzieć, że może być taki sam jak na dawce, jak na jakimś środku, jak bez środka oralnego, więc no dla mnie totalnie bez sensu, mija się totalnie z celem, więc jak dla mnie podejście po prostu infantylne. Co do długości stosowania tego środka, stosowałem go przez okres z przerwą, mówię tu z przerwą, 15 tygodni dokładnie, z przerwą 12, czyli razem reasumując brałem go 13 tygodni i powiem Wam szczerze, że po ukończeniu cyklu, 2 tygodnie później, zrobiłem badania, próby wątrobowe, krew i wszystko wyszło całkiem ok. Odchyłów praktycznie biorąc oczywiście cały czas Prourson, bo cały czas kontynuowałem kurację na nim. Odchyły były bardzo, bardzo minimalne, jeśli chodzi o próby wątrobowe. Hematokryt nie był podwyższony, więc tak jak mówię, mała dawka, bardzo mała dawka. Zacząć od jak najmniejszej dawki, a ciągnąć ją po prostu dłuższy okres czasu. Nie wiem, jakie działanie byłoby na 100 mg czy na 150, ale myślę, że prawdopodobnie więcej zaczęlibyśmy odczuwać tutaj skutków ubocznych niż właśnie tych benefitów, które płyną z tego środka. A tak jak wspomniałem wcześniej, naprawdę
Nie spotkałem się nigdy w życiu z czymś takim, z taką pompą na treningu. Oczywiście cała reszta także była dopięta, jeśli mówimy tutaj o dietę, o rozpoczęciu tego okresu budowania masy mięśniowej, bo byłem w dobrej formie, wrażliwość była odpowiednia, więc także te etapy tutaj mają kluczowy wpływ na budowanie masy mięśniowej, a nie tylko same środki. Ale i jest to jeden z środków, który na pewno najbardziej na sobie odczułem. Na pewno w pewnym stopniu pomógł mi dobudować jakąś tam ilość tej masy mięśniowej. Jednak tutaj jeszcze jedna taka kolejna kwestia, może niezbyt przyjemna, ponieważ musimy się pogodzić z jednym. Będąc na Anapolonie fajnie, mamy tą wzmożoną syntezę azotu, pompa jest zajebista, siła rośnie diametralnie. Wygląda tutaj, jakbym koloryzował jakiś środek, ale oczywiście przetestowałem tego trochę na sobie, więc wiem, znam działanie większości środków, więc wiem, jak one działają, więc naprawdę było to dla mnie coś fajnego. Jest także jedno takie niepożądane działanie, które na pewno większości się nie spodoba, oczywiście mi też, ale oczywiście jak z każdego środka wcześniej czy później trzeba zejść. I po zejściu z Anapolonu, no jednak tracimy tą pełność, tracimy to nabicie. Oczywiście nasza masa mięśniowa nie spadnie, jednak no nie będziemy tak pękaci, tak nabici, te mięśnia nie będą takie, wiecie, no pękate, nie? No głównie oto tutaj właśnie ten taki benefit, który płynie z tego Anapolonu, że po prostu no, te mięśnie na tym cyklu no, są faktycznie nabite mocno. Nie będę tutaj poruszał takich kwestii, że jak to, że inhibitory Wam w tym przypadku nie pomogą, bo takie rzeczy możecie znaleźć w innych materiałach. Ja tutaj przede wszystkim chciałem się skupić właśnie na dawkowaniu i na długości cyklu i oczywiście na takiej podstawowej profilaktyce, która powinna być podczas stosowania tego cyklu. Już oczywiście też nie wspominając o innej, oczywiście nie mówi. Trzeba wspomnieć także, że no lepiej tego Anapolonu nie mieszać gdzieś tam z boldenonem lub trembolonem, który także powoduje gdzieś tam to mocniejsze krzepnięcie krwi, no bo jak wiecie, Anapolon też ma taki wpływ na organizm, więc jest to środek super, według mnie naprawdę zajebisty, tylko po prostu trzeba umieć go stosować, na pewno nie jest on dla osób początkujących. Tak jak mówiłem, ja tam gdzieś jeszcze stosowałem ten Anapolon, gdzie tak naprawdę nie zacząłem się zajmować kulturystyką przez długi okres czasu. Według mnie nie był mi on potrzebny, więc po prostu go nie stosowałem. Ale teraz po zastosowaniu go, no tutaj mogę wyrazić Wam taką moją szczerą opinię na ten temat i mam nadzieję, że ktoś z tego materiału coś wyciągnie. Oczywiście, tak jak wspomniałem na samym początku, nie namawiamy do stosowania środków dopingujących, nie jesteśmy lekarzami. Wszystko to, co mówimy, jest gdzieś na bazie naszych doświadczeń i oczywiście nikogo do stosowania środków dopingujących nie zachęcamy, bo zdrowe to nie jest. Dzięki za obejrzenie materiału. Trzymajcie się, subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Piąteczka. We never fall back.